Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Kiedy kilka miesięcy temu razem z panem burmistrzem Kolna Andrzejem Dudą rozmawialiśmy na temat powstania tej jednostki, wielu mówiło, że nie, to jest niemożliwe. Nie powstanie ta jednostka. Tymczasem dziś otwieramy jednostkę wojskową w Kolnie. A więc było ściernisko, a teraz jest San Francisco. Można tak zrobić. Dlaczego można tak zrobić? Dlatego, że obecne polskie władze są zdeterminowane, żeby budować system bezpieczeństwa naszego kraju, żeby budować silne wojsko polskie, bo silne wojsko polskie oznacza bezpieczną Polskę. Konsekwentnie inwestujemy w rozbudowę Wojska Polskiego, zarówno liczebną rozbudowę, jak i w inwestycje w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt. Możemy zobaczyć tu stojący na przykład czołg K2. To jest koreański czołg, który został sprowadzony do Polski też w ciągu kilku miesięcy. W maju ubiegłego roku byłem w Seulu, rozmawiałem z moim koreańskim odpowiednikiem. W grudniu już czołgi były w Polsce. Są w 16 dywizji zmechanizowanej, w 20 brygadzie. Ale tworzymy w województwie Podlaskim nową dywizję. Tu razem z dowódcą tej dywizji, generałem Iwanowskim, wręczaliśmy flagę biało-czerwoną dowódcy tego batalionu który tu właśnie powstaje w Kolnie biało-czerwona zawisła jest symbolem tego że w Kolnie stacjonuje wojsko polskie zachęcam mieszkańców Kolna do tego żeby wstępowali do wojska polskiego do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dzięki temu budujemy właśnie system bezpieczeństwa odporności polski na zagrożenia zdajemy sobie doskonale sprawę z zagrożeń, które na nas czyhają. Rosja napadła na Ukrainę. Wciąż następuje atak hybrydowy na Polskę z terytorium Białorusi. Reżim białoruski zajmuje się szmuglem ludzi. Najpierw zachęca tych ludzi do tego, żeby przyjechali na Białoruś, a potem rzuca ich na granicę z Polską. Dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmocnił granice, Polska jest bezpieczna. Uniknęliśmy kryzysu, uniknęliśmy chaosu, jaki próbowano nam dwa lata stworzyć poprzez właśnie atak hybrydowy na Polskę. Niestety jakaś grupa związana z opozycją, z celebrytami, celebryci sami atakowali wówczas żołnierzy wojska polskiego, ale naród stanął murem za polskim mundurem i to jest właśnie. Najcenniejsze. Dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żeby przystępować do wojska polskiego. Dziś, tu, na tym placu, są również żołnierze z 12 brygady zmechanizowanej ze Szczecina, przyjechali na ćwiczenia, tu, do województwa podlaskiego, w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Bezpieczne Podlasie. Tu właśnie stacjonują. Pan generał Wiesław Kukuła, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zorganizował takie ćwiczenie. Dlaczego? Dlatego, żeby wzmocnić wschodnią część naszego kraju. Dlatego, żeby wzmocnić również żołnierzy Wojska Polskiego, o dodatkowych żołnierzy, żołnierzy, którzy. Tutaj realizują swoje zadania współpracując ze Strażą Graniczną, broniąc granicy Polski. Podziękowałem 30 żołnierzom, którzy stacjonują, stacjonowali na granicy naszego kraju, którzy właśnie odpierali te ataki. Podziękowałem im, wręczając odznakę, którą, którą ustanowiłem, żeby właśnie podziękować za służbę. Na granicy. Jak ważne jest to, żeby Polska była bezpieczna, wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, a chcę bardzo mocno podkreślić, że w odróżnieniu od tego, co działo się do 2015 roku, kiedy to rządziła koalicja PSL, kiedy likwidowano jednostki wojskowe, rząd Prawa i Sprawiedliwości organizuje nowe jednostki wojskowe. Kolno jest tego najlepszym przykładem, ale tu niedaleko jest Grajewo, również przygotowujemy jednostkę wojskową w Grajewie, przygotowujemy jednostkę wojskową w Siemiatyczach, w Czerwonym Borze, tu niedaleko Zambrowa, często w miejscach, w których jednostki wojskowe były likwidowane. Odtwarzamy te jednostki. Kolno jest przykładem miejsca, w którym organizujemy jednostkę na nowo. Chciałbym podziękować panu Andrzejowi Dudzie, burmistrzowi Kolna, za naszą współpracę. Nie zawsze tak się dzieje, że władze lokalne współpracują z rządem. Są tacy przedstawiciele samorządów, którzy wręcz walczą z rządem. Pan burmistrz Kolna jest przedstawicielem samorządu, który dba. Przede wszystkim o Kolno, ale także dba o bezpieczeństwo naszego kraju, dlatego że ta współpraca, nasza współpraca z samorządem Kolna, owocuje tym, że wojsko polskie jest na wschodzie naszego kraju. Ale oczywiście dla samego Kolna to jest bardzo ważny impuls gospodarczy, impuls rozwojowy, impuls ekonomiczny. Stąd też gratuluję mieszkańcom Kolna tego, że mają tak dobrego burmistrza, który potrafi tak patrzeć perspektywicznie jeżeli chodzi o rozwój zarówno swojej ziemi jak i całej Polski. Dziękuję za obecność marszałkowi województwa podlaskiego. W ramach właśnie województwa podlaskiego tworzymy tą nową dywizję, pierwszą dywizję piechoty legionów i Kolno jest miejscem, w którym docelowo będzie stacjonować batalion wchodzący w skład brygady zmechanizowanej, a więc jego celem, jego zasadniczym celem będzie ostraszanie agresora, będzie udowadnianie tego, że bronimy każdego skrawka polskiej ziemi, bo tak, w odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili do 2015 roku, obecne władze polskie zmieniły. To wszystko, co związane jest z usytuowaniem wojska, to wszystko, co związane jest z planami dotyczącymi obrony naszego kraju. Wojsko polskie broni każdego skrawka polskiej ziemi. Dziękuję za obecność parlamentarzystom Ziemi Podlaskiej na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dziękuję za aktywność. Panów posłów i senatorów. Ona właśnie dziś owocuje tym, że wojsko polskie rozpoczyna swoją działalność w Kolnie. Mówiłem tu o sprzęcie pozyskanym z Korei Południowej, ale także jest sprzęt pozyskiwany ze Stanów Zjednoczonych. To jest właśnie wymiar nowoczesnego wojska polskiego, a więc Koreańskie K2, ale i amerykańskie Abramsy, HIMARS czyli artyleria, artyleria rakietowa amerykańska, ale także polskie kraby, które też tu są na placu, które pokazują, że polski przemysł zbrojeniowy produkuje dobrą broń, broń skuteczną w rękach wyszkolonego wojska, a takie jest właśnie wojsko polskie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy zgłosili się tu do jednostki w kolnie, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zachęcam do tego, żeby wstępować do polskiego wojska. Jeżeli ktoś chce łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową, zapraszam do Wojska Obrony Terytorialnej. Jest z nami dowódca pierwszej brygady Wojsk Obrony terytorialnej z województwa podlaskiego. Jak wiecie państwo, w ramach. Pierwszej brygady tworzymy również bataliony, które są odpowiedzialne za obronę polskiej granicy na wzór. Przedwojennego Korpusu Obrony Pogranicza. To jest taka specjalizacja dotycząca właśnie zapewnienia bezpieczeństwa w tej dziedzinie. Jeszcze raz dziękuję żołnierzom ze Szczecina, którzy tu ćwiczą w województwie Podlaskim, podnosząc swoje umiejętności, ale przede wszystkim wzmacniając granice i odstraszając agresora. A jak wiemy z informacji, które Teraz się pojawiły. Rzeczywiście grupa wagnerowców została przerzucona na Białoruś, więc stanowi zagrożenie. Jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt taki, że, że wciąż polska granica jest atakowana ze strony białoruskiej jest próba przełamania granicy wciąż ona następuje, więc obecność wojska polskiego tu na Podlaskiej ziemi jest dowodem naszej jedności, jest dowodem naszej gotowości do obrony Rzeczypospolitej i jest dowodem odstraszania agresora. Bardzo dziękuję.